Dobra, pokąpaliśmy się. Idziemy na naszą darmową miejscówkę z pięknym widokiem na morze. Sycylia. Po drugiej stronie wody, ale ładnie widać. Halo, halo, kolego, już sobie rzęsno ma. No kurde, jak oni jeżdżą. I dojeżdżamy do przyprawy promowej Sycylia. Buongiorno. Oh, all right, all right. All right. Ja idę zobaczyć, jak to wygląda z góry. Z górnego pokładu prezentuje nam się kamper, tak? Właśnie ruszyliśmy od brzegu i płyniemy oczywiście w stronę Sycylii. Jeszcze rzut okiem na pokład, tak jak widać, stoją raptem trzy kampery, dwa duże ciężarowe i jedna osobówka. Dobra, my już siedzimy w środku w aucie. Czekamy na dopłynięcie do portu. Gdzie? Nawigacja? Lekko w prawo. Następnie lekko w prawo. No dobra. Nasza pierwsza miejscówka w miejscowości Taormina. Idziemy właśnie zwiedzać miejscowość. Właśnie ją widzimy tam u góry. Tam mamy właśnie starą część Taorminy. Natomiast my mamy miejscówkę, tak jak widać, tutaj. A tu widzimy, mamy piękny widok na morze. I tu mamy piękne skały. Wjazd kamperem wygląda tak, jak widzimy. Obawiałem się, że nie dam rady wjechać swoim 7,5-metrowym kamperem, ale nie było naprawdę większego problemu. Nie było też wczoraj żadnych aut, ani po prawej, ani po lewej stronie, tak jak to wcześniej widziałem na Google. Z parkingu, na którym stoimy, mamy taki szlak prowadzący do miasta. Gonię cię i gonię i nie mogę dogonić. Niezła górka. 190 metrów do góry w ciągu 10 minut. Nieźle. Pod jaką górę? Pod jaką górę? Pa.
bardzo wysoką i wybuchową. Czyli? Czyli co to jest w ogóle? Jakiś kurwa. Jesteśmy na parkingu podnóża wulkanu Etny, Etna. Tak jak widać, dziś pogodę mamy bardzo wietrzną, groźną. Zupełna zmiana scenerii. No i zamierzamy dzisiaj kolejką wjechać tam na samą górę. Zobaczymy czy to się dzisiaj w ogóle uda, czy przy takim wietrze będzie kolejka funkcjonować. Tak wygląda stacja kolejki na Etnę. Niestety my dzisiaj tutaj nie wejdziemy, bo pogoda jest słaba, wietrzna i niestety kolejka nie wwozi na górę. Chętnych też nie ma za wiele. Kto przyjechał, to odjeżdża już teraz. Ogólnie pogoda jest beznadziejna, strasznie wieje, śnieżyca. No i widoczki też są słabe, jest mgła, chmury. Więc za bardzo nic byśmy nie zobaczyli. No niestety Etna z nami dzisiaj wygrała. Kolej linowa, którą tam widzimy. Tym kraterem, tam mamy krater mniejszy i możemy sobie go obejrzeć. I lawa na pamiątkę pobrana. Tu z tej skały.